No i siemano, bierzemy się za składanie. Yamaha YZ 125, film z rozbierania był. Wały od majstra z genetyki przyszły, nowe korby Proxa. Tu jeden wał, tam drugi wał, ale tą YZF sobie za chwilę będziemy składać. Dzisiaj chcę sobie zamknąć, tylko przesmarować, bo oba są na masie składane. Zamknę i zostawię do jutra do wyschnięcia fajnie. I dopiero później będę sobie dalej składał, ale tu może coś z tego pokażę. Wszystko już siedzi. Jeszcze sobie odtłuszczę lekko i będziemy działać. Nowe łożyska wszędzie oczywiście są, bo widzieliście, jakie te łożyska były. Trochę sobie wszystko jeszcze przemyjemy, zanim będziemy silikonować. Dobra, damy sobie może pierw wał. No i siedzi nam, siedzi nam. Smarujemy wszystko ładnie i zamykamy, kurde. Jednego. Jeden mniej będzie. Musimy sobie pamiętać tu na tą stronę o ringu, na tą drugą. Tu przychodzi o-ring. I możemy zamykać. Łapki wytrzeć. Trochę kamera w górę. O-ring jest, tulejki są. Pewnie w środku, a nie tutaj. Tu mamy krótsze. I te najkrótsze w środek. Tylko tak lekko przyłapię. A później oczywiście kluczem jedziemy. Dynamometrycznym. I skręcamy to wszystko na 14 Nm. Tak to zalecają. No i gra. Gitarka wyszło, tu jeszcze trochę kleju do góry, ale to nic. Zostawiam do wyschnięcia, odkładam go na bok, a ja biorę się za 4T i tak samo sobie go skręcę i zostawię. Ale to będziecie widzieć wszystko w jednym odcinku, jedną maszynę, także bierzemy się dalej ze składanie. No i dobra, silikony wyschnięte, uszczelniacze nowe sobie wbiłem teraz dopiero, bo wcześniej to grzałem, to wiadomo jak to jest z tym grzaniem. No i co? Lecimy ze składaniem, nie? Zaczniemy może od tej strony. Nie mam wszystkiego pomytego niestety, więc będę sobie jeszcze przemywał co nieco. Lejka. To zabezpieczenie. Tą blaszkę sobie też na dyszkę dokręcamy. Dobra. Tu niestety jeszcze łożysk nie mam, jeśli chodzi o ten zawór wydechowy, tak samo do pokrywy, to co się rozleciało. Zamówiłem z oryginału i czekam, także wszędzie jakieś czekanie, kurde. Ale to co mogę, to sobie już poskładam. Zębatka. Ją sobie na 55 Nm dokręcamy.
Dobra, to co, idziemy dalej. Tu jest podobnie jak w tej YZF-ie, co tam stoi poskładana. Klucz sobie wezmę, tylko podobna budowa. Także może jako pójdzie. Tu też dyszka będzie. No i znów przyda mi się coś do zablokowania tej sprężyny. O. Musimy trafić sobie. Tam jest taki bolec, wystaje z programatora. O. I chyba pykło. I to już sobie dokręcamy na 30. Sobie musimy te blaszki dobrze wpasować teraz. No, tak by to było. Dobra, uda się za pierwszym razem, czy się nie uda? No i tu też sobie na dyszkę dokręcamy. Damy sobie może wałek zmiany biegów od razu i zobaczymy, czy biegi wchodzą tak jak trzeba. No i dobra, siedzi. To co, sprawdzimy. 2, 3, 4 i 5. 4, 3. Powinno być git. Na tym wałku mamy jednego takiego segera. O, wskoczył, chyba wskoczył. Siedzi, siedzi. Teraz mamy ten tryb. Podkładka. I jeszcze jeden seger. Dobra. Dobra, zmiana strony. Bo tam, tak jak mówię, nie mam łożyska, także i tak nie zamknę, i tak nie zamknę. Złożymy sobie tą stronę teraz. Dobra, lecimy. Uszczelniacz tu już nowy siedzi, tak jak mówiłem. Sobie od razu podawałem wszystko. I tu na znaki sobie ustawię tak jak było. I te śrubki na 8 Nm mają być. I tak sobie skręcam. Clean możemy sobie dać. Z oryginału miałem trochę pierdu i był tu chyba między innymi był tu clean. Musi być tu clean. O, jest. Bo ten klin, no zaraz wam pokażę, zresztą otworzę pierw ten nowy. No, ktoś docinał już z jakiejś blachy. Także wrzucamy nowego.
Chyba siadło. Magneto na 33 sobie pykniemy. Znaczy pykniemy, no tak ma być i tyle. No i dobra. Dobra, to co, zamykamy sobie tą stronę. Pokrywę, jeszcze sobie trochę ją przymyję. Uszczelka będzie nowa. I te śruby poobjeżdżane też mam nowe. Także o, tu są z oryginału. Bo te już się nie nadawały za bardzo. No i dobra, to na razie tyle. Tam mówię, nie mam tego łożyska, może jeszcze coś tam sobie złapię. Tu tą membrankę sobie jeszcze złapię. No i to co mogę sobie pozakładam, a jak mi przyjdzie łożysko, to sobie będziemy składać dalej. Także co, małe cięcie i widzimy się jak będą części. No i hop, składamy dalej Yamaszka. Kolejne dni minęły, parę części znowu nie miałem. Co, tam to wszystko widzieliście jak składałem. Cylinder głowicy sobie tylko w wolnej chwili zarzuciłem, tłok nowy. Zawór wydechowy sobie poskładałem, musiałem jeszcze czekać na sprężynki do zaworu wydechowego. Te już widać są objechane i nie wiem czy nie pęknięte. I po prostu nie łapały dobrze zaworu, nie dźwigały. Także nowe z oryginału sprężynki wpadły. Tu łożyska na zawór wydechowy też, to co się posypało, nie, to się posypało, już nowe siedzi. I co pozostaje, pozakładać tylko te pokrywy, śruba ta zostanie, nie mam chwilowo innej i nie będę miał. Także zakładam dekle, zawór wydechowy. No i co, będzie trzeba pakować do ramy, kurde, nowe łożyska już siedzą. Ostatnio widzieliście odcinek z wymiany łożysk na kiwaku. Także kiwak zrobiony, amorka, łożysko tak samo. Linka gazu i jakieś tam pierdoły jeszcze wpadły nowe. Łożyska tylnego koła. Tulejki nowe, o te dystansowe. Także sporo. Dobra, mocuję kamerkę i działam. Tu już mamy wszystko podczyszczone pod uszczelki, pokrywę tak samo. No to co, zamykamy tą stronę. Jeszcze trochę i odpalenie pierwsze, kurde. Pompa wody, tylko uszczelniacze, łożysko stare zostało, bo tam mówiłem przy rozbieraniu, że sam wymieniałem. Zawór wydechowy, tu to tą dźwigienkę pospawałem. Zrobimy sobie teścik. O kurna, świeca jest, teraz to komprecha jak. Dobra, pokrywa pompy wody. Wszystko czyściutkie. No i od razu pokrywa sprzęgła. Zaleję sobie olejem i zostawię do jutra, żeby zobaczyć czy wszędzie sucho. No tu jest z tym
od sprzęgła. Musimy go sobie zawsze wyciągnąć i ustawić dobrze. Nawet łatwiej mi będzie chyba tak. Na zębach trzeba sobie ustawić, o, tak żeby nam sprzęgło dobrze działało. No i dobra, tyle. Zawór sobie pokrywkę, przykręcę i silniczek złożony, pakuję w ramę. Także co, małe cięcie i widzimy się, jak silnik będzie w ramie. Będziemy sobie palić maszynę. No i hop, silniczek w ramię, robimy sobie zaraz pierwsze odpalenie, poskręcałem wszystko. Co to za przewód tak poplątany? O, zrobimy sobie pierwsze odpalenie, a film z jazdy próbnej jutro wrzucę, bo chcę się trochę więcej nią przejechać. No z racji tego, że wszystko było robione, jak tam tłoka robię, to tam 5 minutek starczy, ale zobaczcie jaki przebieg, nieoryginalny. Ale jak tak mówię, wszystko było robione, to trochę tam pojeździmy dłużej, o ile odpali maszyna. Sanko, płyn wlany, kurde, nie mam drugiej ręki, może jedną jakoś kamerkę przytrzymam. Dobra, idę na dwór, bo siwo. Zobaczcie, idę źle. Trzeba wam kiedy dokładnie pokazać wszystkie. Najwięcej wiadomo, kogo na szybie jest. Dobra. Także kończymy odcinek ze składania. Jutro wam dodaję z przejażdżki. No i będzie można oddać maszynę. Kolejny odcinek z 4T tego. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Narka.